Na sofie Szarlatana gości Anna Pawłowska-Koziar, odnosząca sukcesy bizneswoman, poetka, pisarka, szczęśliwa matka dwójki dzieci, a przede wszystkim klientka szarlatana. Opowiedz nam o swoim debiucie literackim. Długo trwał przez praktycznie całe dotychczasowe moje życie. Przygotowywałam się dość długo, żeby pokazać światu swoje wiersze i opowiadania. I w zasadzie chyba takim przełomowym rokiem, w którym zdecydowałam się, żeby wydać, był rok 2010, 3 lata temu. Tak. Fajne przeżycie. A, ja mam taką informację. Powiedz mi coś o tomiku Życie poezją pisane. A, to był tomik mojej mamy. Gdzieś ta historia się tam zatacza, większy krąg, tak? Moja mama mnie nakłoniła, żebym dała tam swoje jakieś opowiadania, chyba jeden wiersz. Ale czy to było takie do końca świadome, taki świadomy debiut? No, nie wiem. Ale to był debiut. Ale to był debiut właśnie. Cały internet miał informację, że Berek jest debiutem, ale antykwariusz się nie da zwieść. No, faktycznie, wydało się. Miało to miejsce i wiersz, i opowiadanie z tomiku mojej mamy znalazły się w Berku. A zechcesz czytelnikom, naszym słuchaczom, widzom, przeczytać kawałek Berka? Spróbuję. Mam sama wybrać, tak? Tak. Druga w nocy. Moje życie do góry nogami wywrócone. I tylko moja wola zaszczuta w oddali. Odpuścić wiarę, inny postawić ołtarzek. Szkielet zdrowy konstruktem życia zostawić. Pomiędzy zgliszczami nowy dom postawić, słońce zapalić. Ukupić nadziei, granice ustalić. Zgodzić z sobą, podążać za światem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pięknie. Jest też bizneswoman. Prowadzisz firmę szkoleniową. Ostatnio otworzyłeś drugą firmę. Powiedz, czym jest dla Ciebie sukces? Realizacją siebie, swoich pasji. Chyba taką radością, że jest coś, co sprawia mi radość. Wewnętrznie gdzieś to czuję, co robię. A jak to osiągnąć? Uparcie, by dążyć do realizacji właśnie sukcesu, tych celów, tych marzeń. Podążać swoją ścieżką. To chyba jest klucz. A skąd czerpiesz energię do tego, żeby z tej ścieżki nie zejść, nie stanąć w połowie? Tak ogólnie to z miłości. Z miłości do rodziny, do przyjaciół. Ale chyba przede wszystkim ze swoich życiowych doświadczeń, które mnie ukształtowały i które postawiłem w takim miejscu, w którym już wiem, do czego chcę dążyć, jakie sukcesy to mają być w dalszej perspektywie czasu. Tak myślę, właśnie to. Taka kobieta jak ty, businesswoman, ilu ludzi zatrudniasz razem? Na etat i nie na etat tych wszystkich? Około 25, 50 do 50 takich, co cały czas się gdzieś przewijają. A powiedz mi, co taka osoba, czego szuka w antykwariacie? Bo to nie jest takie tradycyjne, oczywiste postrzeganie, tak? Stereotypowe. Ja myślę, że w chwili wytchnienia
Może właśnie znalezienia siebie, to zależy też, jak kto jest jaką osobą, ale jeżeli ktoś właśnie pisze, to szuka też możliwości znalezienia, nie wiem, właśnie tej ciszy w czyichś książkach, wyciszenia. Ja szukam wyciszenia chyba. No i magii. To jest słowo, które ostatnio się dość często trzyma, jeżeli chodzi o rozmowę o antykwariatach. I ta magia, no jest taki moment, w którym się wchodzi do antykwariatu i czas się zatrzymuje na chwilę. To życie codzienne nie ma takiego tempa, można się wyciszyć, uspokoić, ukoić zmysły, chociażby dlatego, żeby spojrzeć na różne inne rzeczy, które odwracają uwagę właśnie od codziennych problemów. Dobrze, musimy kończyć. Powiedz jeszcze, zareklamuj widzą swoją nową firmę. Twórcza, fajna zabawa dla dzieci, dla dorosłych, dla rodziców. Jest to coś nowego, zabawnego, co warto wykorzystać właśnie w życiu codziennym. Tą radość. Dobrze. Gościem z Nesafie Szarlatana była Anna Pawłowska-Koziar. Szarlatan, przejdź na drugą stronę lustra. Dziękuję.